Witajcie. Dzisiaj chciałem pokazać efekt, który pochodzi z firmy Mohr, mianowicie RedKit. RedKit. W takim pudełku przychodzi małe rozmiary, naprawdę małe. No jeżeli powiedzmy piórko jest takiej wielkości, no to to tak powiedzmy o długości po rozłożeniu tych skrzydełek. Długości, no nie wiem, raz, dwa, trzy, no czterech piórek. Te skrzydełka są rozkładane. Trzeba je piórkiem podważyć albo czymś innym. Piórkiem trochę ciężko, bo oni pokazali na obrazku, żeby podważyć, żeby piórkiem właśnie podważać to. O, tu jest taki rysunek. Troszeczkę, żeby się namęczyć, chyba że ktoś ma faktycznie piórko 2 mm, to zrobi w momencie. Po złożeniu jest jeszcze mniejszy. Po złożeniu ma długości raz, dwa, no niecałe trzy długości standardowego piórka Tortexa Dunlopa. Cóż tu mamy? Tu w pudełku właściwie jak przychodzi, to właściwie mamy sam efekt. Mamy rzep, który możemy od spodu przykleić. No w folii bąbelkowej to jest ten efekt wsadzony. Instrukcja obsługi jest generalnie na pudełku napisana. Jest dość prosta. W skrócie, co tutaj można ten efekt wyczynić. Tutaj oni napisali, że mamy trzy różne tryby. Jeden tryb jest taki, że naciskamy nogą całość efektu i wtedy jest uruchomiony. Drugi tryb jest taki, że dwa razy klikamy, a trzeci tryb jest mieszany. W zasadzie nawet nie sprawdzałem, jak ten trzeci tryb wygląda, bo on jest jakieś chyba połączenie jednego z drugim tych trybów. Mianowicie ja zostałem przy takim, gdzie po prostu kładąc nogę, jak się widać, że się zapala. O. Wiadomo, to musi być pod ciężarem nóżki. O, zapala się światło, jak naciśniemy to. I wtedy, jeżeli trzymamy nogę i tym ruszamy, to wtedy efekt tego talking boxa działa. Jeżeli zabieramy nogę, to po prostu się wyłącza. W tym trybie hold mode to jest wtedy, gdy naciśniemy nogą dwa razy. To wtedy działa, a jak zabieramy, przestaje działać. Według mnie ten tryb jest najlepszy, co teraz jest. Po prostu naciskam, chodzi ten efekt i tyle. No właściwie, jak zmienić tryby? Tryb zmieniamy tak, że dajemy tą pozycję, trzymamy nogą i po prostu włączamy i wyłączamy zasilanie. Jeżeli mignie raz, to jest pierwszy tryb, jeżeli dwa razy mignie, to jest drugi tryb, a jeżeli trzy razy mignie, to jest trzeci tryb. Po prostu w ten sposób. W ten sposób to działa. Teraz mignie na czerwono, bo na przykład na niebiesko, czyli na niebiesko mruga, jak po prostu podłączamy go do prądu. Tak. Dobra, koniec gadania. Pogramy sobie chwileczkę i sobie ocenicie sami, jak to brzmi. Ja troszeczkę przykręcę kamerę, żeby bym mógł sobie lepiej nóżku tutaj operować. A wy sobie po prostu posłuchajcie, jak to chodzi, no i ocencie sami, nie? Najpierw zrobimy na klinie. Na klinie gitara bez efektu. Uwaga, włączamy efekcik. Zabieram nogę i efekt się włącza. Śmianie się, no nie takie śmieszne. Thank you.
No to ja akurat jest no, taki problem, że trzymam cały czas nogę, no nie? I wtedy ten efekt chodzi. Wystarczy naprawdę leciutko nacisnąć. I'm
przez te, że brzmi dość fajnie. Akurat robiłem tak, że grałem tylko i wyłącznie na przesterze, który mam podpięty do mesy, no i było słychać ten efekt. No, ocencie sami, jak to brzmi. Według mnie no, trochę podobne jest do tego właśnie, do tego takiego efektu, co dźwięk moduluje. No, na pewno jest true bypass. To jest, to trzeba przyznać, podsumowując w ogóle całość tego efektu. Na pewno true bypass, jak wyłączamy to, to on dalej sobie chodzi. Więc no wiadomo, to można powiedzieć, że bardzo podstawowa rzecz już w dzisiejszych czasach też, prawda, żeby efekty miały bypassa. Obudowa metalowa, naprawdę to jest kurde gruba blacha, więc to naprawdę stając na tym nic się temu nie dzieje. Ciężkie dość jest, no tym można na pewno kogoś, jak się w kogoś by rzuciło, to na pewno by się zabiło, więc to akurat jako narzędzie do samoobrony byłoby idealne. No i właściwie co, no tutaj w instrukcji napisane jest, że jak oni napisali w instrukcji, napisane, że symuluje dwa, w tym punkcie symuluje dwa różne dźwięki wokalowe. Być może jeszcze nie odkryłem tego, jak on ten drugi dźwięk moduluje. Po prostu jeden dźwięk jest tu przy naciśniętym tym. Tu mamy jeden. A drugi tu. Natomiast efekt, gdy chcemy grać na jednym, że tak powiem, rozwarciu konkretnym tego efektu, to fajnie przełączyć na ten drugi tryb, gdzie klikamy, świeci się nam cały czas lampka i wtedy możemy grać albo na tym i sobie gramy nie trzymając nogi, albo w tej pozycji i gramy też nie trzymając nogi. Więc to akurat jest do wyboru, do koloru, także no jak dla mnie efekt jest spoko. Troszeczkę może inny niż kaczka, bo robi takie po prostu takie ui, taki śmieszny odgłos, jakby się ustami robiło. Ten talking box na pewno znacie, to jest coś takiego, że się przykłada rurkę, usta do rurki i przechodzi dźwięk właśnie przez efekt i trochę robi, no coś takiego jak to robi, więc właściwie, no Bon Jovi na przykład, jak ktoś słyszał, prawda? Tu-dy-dy-ty, wow, takie coś tam było, no nie, w tym utworze. Także dobra, jeżeli ktoś jest zachęcony tym efektem, to naprawdę serdecznie polecam. Nie jest drogi, on chyba kosztuje, nie wiem, 280, zależy w jakim sklepie. Także ogarnijcie go i do zobaczenia w następnych filmach. Oczywiście przypominam jeszcze o moim Patronite, jak się wpisze w Patronite użytkownik rockday.pl, tam jest moja strona patronite'owa. Już mamy jednego patrona, jest to jeden z ziomeczków, zobaczcie kto właśnie, zobaczcie, sami zobaczcie kto, nie będę mówił kto, w następnym odcinku powiem kto. Dobra, także do zobaczenia w następnych odcinkach, na razie, papatki.